być tą rodziną, tak? Dlaczego mi nie było dane? Dobrze, Przemek, zabieramy się do pracy, bo czas nam ucieka. Zobaczymy, co tutaj jest z tego. Przemek, a co masz na ręce? To? Taka ochrona. No, jaka? Dopiero mówiłam o tym. No nie, teraz już nie. Teraz, słuchajcie, teraz już nie. Jak, trochę jeżeli nosicie jakby te czerwone nitki, które macie, to starajcie się, żeby... No bo już jest chyba wiadomo dla wszystkich, po co te czerwone nitki na przykład nosicie, tak? No, no to przed chwilą to powiedziałam, że jeżeli ma was coś ochraniać, nikt tego nikt nie widzi, tak? Tak, to dobrze, bo jeżeli to jest i ktoś was zapyta, przeważnie te czerwone nitki znają, to miałam właśnie dziewczynę, która była notariuszem, znaczy jest notariuszem. I słuchajcie, ona przychodzi do pracy po aplikacji i tak dalej. I ona mówi, Jezu, pani Aniu, jak to sędzia zobaczyła, to myślałam, że ona mnie wyzwie od najgorszych. Co to jest w ogóle? Co to za błony? I ja wiem, mówiłam, niech to nikt nie słyszy. No tak, ale w sferze takich ludzi jest to niedopuszczalne. Ja o tym wiem. Więc jeżeli coś nosicie, to nie ma prawa was ktoś zapytać, co to jest, co ty nosisz i tak dalej, bo wtedy to nie jest już waszą ochroną. Tak się dzieje. I jeżeli nosicie pentagramy, które są bardzo silne, nosicie jakieś kamienie, talizmany, to nikt tego nikt nie widzi. Jeżeli chodzi o talizmany, też uważajcie, bo talizman chroni was do tej pory, dopóki nie jest zerwany, nie jest zniszczony. Pamiętacie film Lambadę? Nie. No. To Indian, który daruje chłopakowi, który zawsze w dzieciństwie widział, że rozbija się samolotem. To było też na autentycznych faktach, czyli taki znany muzyk 17-letni. Podczas bójki dostaje od Indianina piękny amulet, który chroni jego życie, jego samego. Podczas bójki z bratem on mu zrywa właśnie ten cały amulet. I co się dzieje? Jest zima, wszyscy są chorzy, on przelatuje z Chicago gdzieś tam, żeby odbyć koncert i ginie w samolocie po zerwaniu tego talizmanu. Film na autentycznych faktach, muzyk, przypomnę sobie, jak on się nazywał, 17-letni, śpiewał piosenkę Diana. Rzecz była w Meksyku, więc tak naprawdę uważajcie, żeby ktoś tego nie widział, jeżeli już takie amulety sobie gdzieś zakupicie. Nikt nie ma prawa wiedzieć, kto jest, nie tłumaczcie, po co to jest, dlaczego to jest. Albo odpowiadajcie, no normalna bransoletka i tyle, tak? Nie tłumaczcie się. No, tu mamy duszę na pewno, Przemek. Ja nic z nią nie zrobię. Dlatego, że jeżeli jest tutaj jakby przyzwolenie twoje na to, żeby ta dusza była, bo dzięki niej on podczas śmierci klinicznej doznał kogoś dobrego, który chce mu pomagać, Przemek się zmienia. Mówi o twoim takim zaangażowaniu się, mówi o 11 latach wstecz, Przemek. Ja wiem, że trudno wam poszukać w pamięci, co było 11 lat temu. Szukaj w pamięci. Wtedy jeszcze nie byłeś taki jak teraz. Pokazuje mi się inne miasto. Mieszkasz w tym miejscu cały czas? Przeprowadziłem się. No, ale to 11 lat temu?
No tak, 11-12. I od tej pory poczułeś, że coś się dobrego z tobą dzieje? No i wcześniej też. No. On ma, słuchajcie, przy swojej duszy. I ja nie będę nic z tym robić, bo to jest niepotrzebne. Takiego kogoś, kto mu pomaga, kto go wspiera, usuwa wszystko to, co jest negatywne. Chcielibyście taką duszę, nie? To jest, jest przy Przemku i on musi o to zadbać, ale nie takimi ochronami, tylko cały czas, Przemek, musisz robić coś takiego, czyli tu, jak jest w czakrach mentalnych, prosić, nie znowu o źródło, o światło, bo to też głupoty, duszę. Duszę prosić o pomoc i ciach. I wtedy rozmawiamy ze swoją duszą. To pokażę wam w czakrach mentalnych. Rozmawiamy ze swoją duszą, prosimy go o wsparcie. Bądź ze mną, opiekuj się mną, ja opiekuję się tobą, ty opiekujesz się mną. Tak to powinno wyglądać. Okej? Tak to powinno wyglądać. Więc tutaj on ma tą opiekuńczą duszę. Oczyszczamy tylko jego ciało fizyczne, bo i ty, i ta dusza tego potrzebuje. Żeby uwolnić co od niego? No trochę byłeś, Przemek, jak to powiedzieć, może nie dumny, ale taki, jak się to nazywa, jest cnota i pycha. No to na pewno i tą pychę chcę uwolnić od siebie. Czyli nie, Przemek, tak, nie będziemy się bawić. Ja to ciebie uwolnię. Taki ktoś jakby nad kimś. Przemek się czasami zachowywał jakby po prostu, wiecie, czym się objawia pycha, tak? To chcę od niego zabrać. Natomiast tutaj na pewno, jeżeli mówimy o sytuacji zdrowotnej, to trzeba byłoby trochę, Przemek, popracować. Może nie, że ty masz jakby za mało ruchu, ale są takie momenty w twoim życiu, że coś bardzo chcesz, bardzo szybko to osiągasz, ale czasami też się cofasz. Cofasz się? Tak. Że po prostu znowu zaczynasz coś od początku. Czyli u ciebie są takie, taki słomiany zapał. To też chce ta dusza usunąć. Chce cię nauczyć i jak zaczynasz, to w tym trwaj. Tak, Przemek? Mam bardzo dużo pomysłów i ja lubię zaczynać, ale już nie lubię kończyć. No właśnie, to właśnie o tym mówimy. A czy kiedykolwiek miałeś wypadek odnośnie głowy? No tak, ten samochodowy. Ten samochodowy. No ja nie wiem, czy była głowa. Okay. No, była głowa, tylko ja widzę głowę, tak? Tutaj rozbita. Nastąpiły właśnie te wejścia. Ale dobrze, że pozytywne, słuchajcie. Bo ta dusza, jeżeli wchodzi przez zmysły oczu, tutaj czakry korony, to ona siedzi głęboko. Bo mówiłam, że jeżeli dusza wejdzie tu, to już nie jest za ciekawie, pod warunkiem, że to jest zła dusza, a u niego jest dobra, więc tą duszę zostawiamy, tak? Może wpływać na twój wzrok, czasami możesz tak, wiesz, tak, taki mieć piasek w oczach. Czyli to odczuwamy, bo mamy obecność tej duszy, ale dobrej, więc nic z tej duszy nie robimy. Natomiast ona jest na tyle silna, Przemku, że jeżeli ty poczujesz, że ona chce odejść, to po prostu ją pożegnasz. To ją pożegnasz, nie zatrzymuj ją. I poczujesz, że po prostu jakby taki luz w twoim ciele, tak? Natomiast coś się dzieje, masz zmienność pożywienia. Wiesz, o czym mówię? Raz jem, raz nie jem. Raz mi smakuje to, raz mi smakuje tamto. A wiesz, dlaczego, Przemek, o tym mówię? Tak. Dlatego, że przyjmujesz cechy duszy. Jest tak? Jest tak. No, że czasami smakuje mi to, a na drugi dzień nie, ale po co to ja w ogóle jadłem? Co mi to smakuje, tak? Przejmujecie cechy duszy i nic z tym nie zrobicie. Musicie się jakby do tego dopasowywać. Jesteś związany z muzyką? Dużo słucham muzyki. Znaczy takiej, no... Dusza twoja, która jest podłączona, bardzo lubiła słuchać muzyki, taka, która cię uspokaja. Na pewno nie muzyki ostrej, tak? Nie, nie, to jest... No. Zaczynamy oczyszczenie. Przeprowadzam oczyszczenie energetyczne dla Przemka. Wchodzimy do czakry korzenia podstawy kręgosłupa. Pozytywnie pracująca czakra wzmacnia twoje ciało, pobudza krążenie krwi, układ mięśniowy i kostny, daje poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie i rozwoju osobowości.
Uwalniamy wszystkie cechy negatywne, uwalniamy lęk, lęk o zdrowie i pustkę wewnętrzną. Zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą Twoje ciało, Twoje organy, Twój umysł i Twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś był w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. A jeżeli chodzi o tą pierwszą czakrę korzenia podstawy kręgosłupa, to zmieniasz pracę czy zmieniłeś pracę? Ja często zmieniam stanowisko w tej pracy. Czyli przechodzisz na inne stanowisko, ale czy masz jakby jednej firmy? A masz dwóch szefów? Myślę, że szefowie też często zmieniają. A teraz znowu zmienisz stanowisko? Tak, no za chwilę. Dobrze, to już wiemy. Ale tutaj bądź osadzony na tym stanowisku, bo to, co teraz zmienisz, będzie dla ciebie dobre. I będziesz miał dwóch szefów i jeden jest bardzo wysoki. Tak, no. Jest? Jest, zgadza się. No. A drugi taki grubszy. Mówię o tym... Dobrze, przechodzimy do czakry sakralnej, podpępkowej. Uwalniam jakąkolwiek czakrę, która jest związana z poczuciem winy. Uwalniamy i wyrażamy twórczość i zainteresowanie życiem. Zrywam z tej czakry wszystkie podłączenia, które niszczą Twoje ciało, Twoje organy, Twój umysł i Twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś był w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. A masz poczucie winy, Przemek, ze względu na jakieś uczucie? Poczucie winy? Poczucie winy? Że coś zrobiłeś źle w związku, że czujesz się za coś winny? Ciężko powiedzieć. A co było 4 lata temu? Co to za obraz jest bardzo trudny? Co to było? Związane z kobietą? Ciężko mi. A kobieta była w okularach. Ciemne włosy. Z literą E. No. Jak siądziesz, to sobie przypomnisz. Oczyszczamy. Oczyszczamy czakrę sakralną, podpępkową. Zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą Twoje ciało, Twoje organy, Twój umysł i Twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś był w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Weźcie pod uwagę. Moja żona ma Ewa, ale to... Jest literą E, tak? Tak, tak. No. Czy mogła coś przeżywać 4 lata temu? Mogła, bo... Mówiłam, że sobie przypomni? Mhm. Mówiłam. Jego dusza, która siedzi przy nim, mi podpowiada, napraw to, zrób to. Może wrócicie do tej rozmowy, może to ona ma, to ty masz wobec niej jakieś słowa, które powinieneś powiedzieć, tak? Wróćcie do tej rozmowy. Coś było 4 lata temu. Czakra splotu słonecznego, oczyszczam, uprzemka. Na poziomie tej czakry uczysz się nowych doświadczeń życia. Pragnienia i emocje ludzkie stają się coraz bardziej głębsze. Z tej czakry przenosisz się na wyższe poziomy. Uwalniam wszystkie niedobory energetyczne. Uwalniam złość, nienawiść, egoizm i skłonność do nałogów. A co z tymi nałogami u waszej rodzinie? Nałogi? Nie wiem, jakie mogłyby być, tak szczerze, bo ani... Alkoholu nie, no. Papierosy też nie. A pamiętasz z rodziny jakiegoś Zdzisława? Zdzisław? Mówiono na niego Dzidek. Nie. Zaraz sobie przypomnisz. Dzidek. Pijany, przepraszam, jak Bela. Stoi, zła dusza, jest na ciebie zły. Coś ktoś komuś zrobił. No Zdzisław, po prostu Zdzisław. Ma trochę taką, wiesz, jakby kulał, ale to jest ważne, co wam... To jest od mojego szwagra ojciec. Ale dusza. Ale dusza, no. No. I co, był zły? Znaczy ja miałem z nim bardzo mały kontakt. No. Czemu on jest taki zły? Czemu przyszedł i jakby przez ciebie chciał się skontaktować, że ma bardzo zły kontakt z tą rodziną, tak? Tam był problem z rodziną, bo on, zmarła mu kobieta, wziął kolejną, znaczy miał z nią bardzo dobry związek, tylko że dzieci jej nie zaakceptowały.
A, no widzisz, ale Zdzisław. Tak, Zdzisław. Ale Zdzisław. No to skąd ja wiem? No przychodzi, no to muszę wam o tym powiedzieć, ale taki słuchajcie, zły. Musimy odsunąć tą energię od niego, bo on mu tu może wprowadzić coś złego. Jak on się przedstawia, Zdzisław, to co wam mówiłam, to wam mówię. Jeżeli pokazuję tylko jedną literkę, też wam mówię. Nie wiem, może jest na wyższym poziomie ta dusza, chociaż nie powinna. Nie wiem, jak tam jest poukładane. Widocznie dawno, dawno temu odszedł i miał za obowiązek przejść dalej albo z czegoś się wybronił. Natomiast tu przychodzi i przezywa. I przezywa na waszą rodzinę, że ma problem z tym, że dlaczego tak się stało. Oczyszczamy, Przemku, oczyszczamy, zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś był w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Czakra serca. No i dalej tu jest. Te dzieci, które go nie zaakceptowały, to był jakiś taki chłopiec, którego możesz nie pamiętać. Był jakiś taki chłopiec od tej niby kobiety, jakiś trochę niepełnosprawny? Był to chłopiec, tak? A to jeszcze inny, to już pomyliłem z Zdzisku, bo to jest jakby kolejny Zdzisław, faktycznie. To nie ta osoba, już wiem, o kogo chodzi. Był chyba tam z niepełnego łoża. No, było no. Mhm. No widzicie? I stoi tu, i sterczy. Taki niewielki. Taki niepozorny, tak? I ciągle przygryza mi język ze złości, po prostu ze złości. No, zamknij sobie czakrę trzeciego oka, zamknij sobie zupełnie. Chciałabym, żebyś zupełnie teraz poczuł wizję, jak on odchodzi. To się też możecie tego nauczyć, jeżeli macie takie energie ciężkie koło siebie, to wystarczy ta ręka kierować właśnie tutaj czakrą szóstą i wtedy ta wizję oddalacie, coraz bardziej oddalacie i ta dusza, pomyśl teraz o nim, że odejdź sobie spokojnie, ja nie wiem, zmówię za ciebie jakąś modlitwę, to też wam bardzo pomaga. Tylko po to, Przemek, żebyś zachował tą część dobrej duszy, która ci pomaga. Dobrze? Wchodzimy do czakry serca. Jeśli doznałeś ogromnej straty, to miłość jest rodzajem energii, która wiruje wokół ciebie. Niech jakikolwiek ból i cierpienie odpłynie. I teraz wchodzimy już do czakry gardła. Wpływam do Przemka na komunikację, usuwam jakiekolwiek emocje, niedobór energii, problemy z mówieniem, brak cierpliwości i brak cierpliwości słuchania innych. Otwieram czakrę gardła, uwalniam niedobory energii, zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoją duszę, twój umysł, twoje organy. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś był w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Czakra trzeciego oka, teraz pomyśl o tym Zdzisławie. Czakra trzeciego oka, wpływam na pracę przyssadki mózgowej, odpowiedzialna za centralny układ nerwowy, kontroluję twoją głowę, ciało, oczy, twarz. Usuwam wszystkie niedobory energii, problemy z mówieniem. Usuwam wszystkie ograniczenia w myśleniu, zawężone spojrzenie na różne życiowe sprawy. Teraz możesz spokojnie opuścić, wchodzimy w twoje myśli i myślokształty, uwalniając wszystko z czakry korony. Doprowadza mnie do takiego drżenia ta dusza. Czakra korony. Wnosimy spokój, doskonałą równowagę. Czujemy opiekę sił wyższych i rozwijamy wewnętrzną wiedzę. Zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś był w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Zrywam wszystkie połączenia między twoim ciałem i wszystkimi blokadami. Między twoim ciałem i wszystkimi blokadami. Teraz tutaj jest połączenie z twoją duszą. Oddychaj sobie spokojnie. Poczuj, jak ta energia za chwilę odejdzie. To jest połączenie również z tą twoją dobrą duszą, która ci pomoże.
No, był taki moment, gdzie dusza tego Zdzisława mnie wprowadziła w taki niepokój, takie drżenie, ale czasami tak dusze robią. Oddychaj spokojnie, otwórz sobie troszkę usta, Przemek, i spokojnie sobie oddychaj, żebyś poczuł, że teraz już jesteś na dobrej drodze. Dziękujemy. Dziękujemy Przemkowi. Widzicie, jeżeli dusze mówią o jakimś Zdzisławie, czy o jednym, czy o drugim, to ja, słuchajcie, nie wiem, kto to jest. Ja muszę skonfrontować to z wami, prawda? Muszę wiedzieć, kto to jest. On od tego miałem 7 lat, Zdzisław. Na początku pomyliłem te Zdzisławy, ale później już był naprowadzony. Ale w pewnym momencie czułem, jakbym się normalnie wznosił. W którym momencie, Przemek? Kiedy powiedziałam o Zdzisławie, czy wtedy, kiedy mówiłam o tej dobrej duszy? A ja jak mówię, że zaraz sobie przypomnicie, że to jest, jak to, nie pamięta mnie, to ja wiem, że wy sobie przypomnicie, bo często jest tak, że jak już leżycie, to myśli wam uciekają, nie wiecie, kto to jest, tak? A ja nie chodzi mi, słuchajcie, o potwierdzenia, tylko o to, co wy odczuwacie w pewnym momencie, tak? A ten Zdzisław jeden i drugi, obydwoje byli źli. Obydwoje. Czyli jeżeli ktoś przedstawia się imieniem, to ja wam mówię. Jeżeli ktoś mówi pierwszą literę, ja też wam mówię. Nie wiem, z jakich oni poziomów przychodzą. Czy oni mają zdolność już wglądu do naszego życia, czy jeszcze czegoś nie widzą. Różnie z tymi duszami jest. Pamiętajcie, w czyściu jest ich miliardy. I każdy, kto przychodzi z naszej rodziny, nie ktoś obcy, oni się muszą tam odszukać. I oni przychodzą z innych portali, z innych poziomów. Ja widzę, jak przychodzą dzieci. Na tak są dzieci, na tak. Natomiast czyśćca, trudno im jest wyjść. I co więcej, nie wiecie o tym, jak moje babcie mówiły, pamiętaj dziecko, że nie wszyscy mają pozwolenie na przyjście tu. To nie tylko o tym świadczy reinkarnacja. Nie mają pozwolenia, bo w czyśćcu są dusze, które muszą czekać na odpuszczenie tych grzechów i nie mają pozwolenia, a o tym świadczy oglądanie się za sobą. Aha, dostałem tylko 5 minut albo 10. I oni tak szybko mówią, ja mówię, spokojnie, nie mam czasu. I czasami osoby, które są bardzo długo w czyśćcu, dostają nagle pozwolenie, ale mają ten czas, ja i tak długo z nimi rozmawiam, bo wyobraźcie sobie, ile Klaudia? Godzinę? Ponad godzinę, prawda? Bogusi to było ho, ho, ho. Natomiast tu oni przychodzą z innych poziomów. Czasami jest to, ja mogę rozmawiać do 1,5 godziny z duszą, czyli sporo. Ale Ewa, to jest też dla ciebie informacja, miałam takie stare medium, znaczy stary, taka staruszka, ona znała moją babcię potocką. Dziecko, to ty jesteś od tych potockich? Ja mówię, tak. Stój tam, nie wolno ci dalej przejść. Ja mówię, Jezu, kobieta mnie zaprosiła, chciała mnie poznać, tak, jakie ja mam, jak ja z tym pracuję. Stój tam, nie zapomnę to do końca życia. Nie wiedziałam, dlaczego mam tam stać. Dziecko, ty masz tyle opiekunów i tyle ci opiekunów prowadzi. Jeżeli podejdziesz do mnie, a mnie już dużo czasu nie zostało, to oni przejdą do mnie, a ty zostaniesz z niczym. Nie wiem, co to miało znaczyć. Dlaczego ja niby miałam stracić tych opiekunów, te opiekuńcze dusze? Możliwe dlatego, że czekała ją śmierć, czy widziała tą śmierć. Nie chciała, żeby oni z nią poszli, jej to już nie było potrzebne, ale zapamiętałam to bardzo głęboko i ona mi mówi, porozmawiamy tak. Była to krótka rozmowa i ona mi mówi, że ona ma bardzo silny kontakt z tymi duszami, ale może rozmawiać tylko 5-6 minut, bo ją wykańczają z racji wieku, z racji zdrowia, tyle pobierają energii. Tak zabierają energię dusze. Tak zabierają. I trzeba być bardzo przytomnym, jak rano wam się kręci w głowie, nie dlatego, że jesteście chorzy, tylko dlatego, że możecie mieć pod coś przylepione. To jest pierwszy objaw, kiedy nie łapiecie równowagi. Aha, już jesteś przylepiony. Zwłaszcza po takich sytuacjach, gdzie są bardzo skrajne dla was, trudne, żywi też mogą wysyłać taką energię. Słuchajcie, zostały nam jeszcze dwie osoby, tak? Trzy. Jeszcze Małgosia.
Którą mamy godzinę? Zobaczmy, którą mamy godzinę, czyli zobaczymy na te czakry. Dobra, czyli Małgosia teraz, tak? Małgosia? No ustalcie kolejność. Dobra, idź, no możesz iść. Na samym końcu robimy czakry mentalne. A Małgosia kogo straciła? Tatę. Bo jak tylko wstałaś, to tak jakby za tobą coś dreptało. A to my. Teraz mi się tu nie kręćcie. Wszystkie, słuchajcie, te odczucia, które macie podczas oczyszczania energetyczne, sobie zapiszcie, bo to są ważne dla was informacje. To są dla was ważne informacje, bo możecie później to skonfrontować z rodziną, jeżeli nie wiecie, kto to był, jak to był. No akurat Przemek wie, że to była energia Zdzisława, jednego i drugiego, ale jeżeli tutaj na łóżku nie możecie sobie jakby przypomnieć, tak, kto to jest, to najlepiej jest, żeby po prostu tutaj sobie zanotować, przypomnieć sobie, o czym ja mówiłam. Jak miałam czakry mentalne, słuchajcie, to sobie tutaj jedna drugiej nagrywała. Jakie dusze przyszły, po co przyszły, wyzywali się tu, kłócili się tu. Pamiętasz, Bogusia? No, że teraz cię zamknę i będziesz się palił. Ja to mówiłam tak, jakby to było teraz. Takie sytuacje, które były bardzo trudne, bardzo trudne. Czakry mentalne są jedne z najtrudniejszych, których się robi, a wydawałoby się, a co to takiego tam oczyścić sobie czakry? To nie chodzi o oczyszczanie, tu chodzi o czuć. Tu będzie jeszcze oczyszczanie i możliwe, że po Małgosi, jak jesteście, chcecie się przyjrzeć, jak wyglądają czakry mentalne. Bardzo ważne jest tutaj połączenie duszy z ciałem. No i ci wszyscy przyjaciele, tak zwani, którzy byli odpowiedzialni za linię rodu. Pamiętajcie, że przychodzą tutaj dusze, które coś źle zrobiły, które są odpowiedzialne za coś, chociaż nie tylko za jedną sferę. Zamykam. Prosto, główka. Prosto, prosto. A ten tato Małgosiu... odszedł niedawno? 8 lat temu. A dla ciebie to jest niedawno? Tak. Tak jak stałoby się to wczoraj, tak? Może nie wczoraj, ale no, czuję, że to na pewno nie jest okres 8 lat. Wspominasz go bardzo i nie możesz sobie poradzić z jego śmiercią? Wspominam go. Jak? Już się pogodziłam, rozmawiam. Jeśli jakiś tam mam problem. To ja ci powiem. Jakby dzisiaj był tato, to bym powiedziała mu wszystko to, co zapomniałam mu powiedzieć. Albo nie zdążyłam mu powiedzieć. Tak, Gosia? Że był twoim przyjacielem? Niekoniecznie. Mogłaś liczyć na niego? Były wybrane dni, kiedy był bardzo dobrym ojcem, tak. A były dni, gdzie się wyłączał. Tak, gdzie mnie zawodził. No, dlaczego się wyłączał? Przez picie. No, nie było go, bo się wyłączał. Ale on teraz tutaj jest i to nie jest jakby Gosia 8 lat, ale cały czas tak jakby czuł, że chce cię wspierać i to jest ważne. O jakiej przyjaciółce tu mówimy? Straciłaś jakąś przyjaciółkę? Koleżankę. Koleżankę. A dlaczego jest przy tobie? Nie wiem. Na co odeszła? Nagle zmarła. Wcale nie nagle. Serce chyba. Mówiła o tym, jak ważne jest dla niej życie. Była radosna. Tak. Była szczęśliwa. Tak, bardzo. No. Nie zdawała sobie sprawy, że były takie momenty, w których zlekceważyła to, co jej się działo. Bo serce, nie tylko serce, ale bardziej widzę coś, co jest poniżej serca, mogło doprowadzić do tak zwanego zatoru, Gosiu. Mhm.
czyli nie samo serce, ale spowodowało zator. Miała bardzo ładne oczy. Ładna dziewczyna. Prawda? Tak. Jest przy tobie. Powiedz mi, czy ona była z literą S albo S? Nie. Co to jest S albo S? Czy kiedykolwiek była za granicą? Tak. Mieszkała obok ciebie? Nie. Ale, za granicą. Ale spotykałyście się za granicą, tak? Tak? I litera I? W Irlandii. Irlandii. Czyli jest blisko, ona czegoś potrzebuje. Masz kontakt z rodziną, kogoś zostawiła? Tak, męża i trójkę dzieci. Masz z nimi kontakt? Nie. Nie. Się wyprowadzili. Ja myślę, że ona potrzebuje jakby wsparcia. Jeżeli możesz, to chociaż zapal za nią świecę, dobrze? Nie używajcie sztucznych lampek. Tylko żywy ogień. Ja bardzo jestem przeciwna, wiecie, palenia takich sztucznych, tych takich na grobie. Tylko ogień. Jeżeli zaświecicie świecę w domu, taką intencyjną dla duszy, to pamiętajcie, że ten żywy ogień, na który patrzycie, to jest kontakt ze zmarłym. Takie sztuczne lampki, dajcie sobie spokój. Nie przyjdzie wtedy dusza. I na grobie też tego nie palcie. A zobaczycie i później zrozumiecie dlaczego. Zaczynamy oczyszczanie. Gosiu, teraz tata jest przy tobie. Ona jest też przy tobie. Za chwilę sobie przypomnisz, z czym jest związany liter A. Może jej synek miał tak na imię? Tak. Tak? Tak, Szymon. A, no to widzicie, już się wyjaśniło. Czyli Esz. Chyba za nim bardzo tęskni. Dlatego przyszła ta koleżanka czy przyjaciółka, ale podała literę S. Przeprowadzam oczyszczenie energetyczne. Dla Małgosi wchodzę do pierwszej czakry, czakry korzenia podstawy kręgosłupa, pozytywnie pracująca czakra. Wzmocni twoje ciało, pobudzi krążenie krwi, układ mięśniowy i kostny, daje poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie i rozwoju osobowości. Uwalniamy wszystkie cechy negatywne, uwalniam lęk, o zdrowie i pustkę wewnętrzną. Zrywam z tej czakry wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Zrywam wszystkie podłączenia z negatywnymi energiami i zrywam wszystkie podłączenia między twoim ciałem i wszystkimi blokadami. Przechodzę teraz do czakry sakralnej podpępkowej. Czakra, która jest związana z jakąkolwiek poczuciem winy. Poprzez tą czakrę wyrażać spokój, twórczość i zainteresowanie życiem. Małgosia, co to za dziecko może krążyć przy tobie? Ale że zmarłe? No. A że z poronienia? Nie wiem. No to też sobie zaraz przypomnisz. Co to jest za dziecko? Takie, które może być nienarodzone. A może byłaś blisko z czymś, z jakimś wydarzeniem, to też, słuchajcie, trzeba odprowadzić poprzez nazewnictwo, że tu jest takie poczucie winy, to co wam mówiłam, czakra sakralna. Bardzo często my mówimy o takich dzieciach, które powinny być odprowadzone. Oczyszczam czakrę sakralną podpępkową Małgosi, zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Zrywam wszystkie połączenia z negatywnymi energiami i zrywam wszystkie podłączenia między twoim ciałem i wszystkimi blokadami. Czakra splotu słonecznego, zlokalizowana. Czakra splotu słonecznego, zlokalizowana poniżej pępka, na poziomie trzeciej czakry. Wszystkie twoje emocje, pragnienia, uczucia stają się coraz bardziej głębsze. Z tej czakry przenosisz się na wyższe poziomy. Usuwam wszystkie niedobory energetyczne, usuwam złość, nienawiść, egoizm i skłonność do nałogów. Uwalniam i zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twoją duszę.
uwalniam wszystkie podłączenia z negatywnymi energiami. No i czakra serca, które rzeczywiście widzę, że krąży nie tylko przy splocie słonecznym, ale czakra serca. Uwalniamy. Słuchajcie, tata jest przy niej, ale jest taki jakby trochę nieobecny. On mówi o swojej obecności, ale nie do końca jest to jakby podłączeniem. On się tylko po prostu przypomina. Musimy zrobić coś, zwłaszcza ty, Małgosiu, żeby, tak jak mówię, zapalić świecę, zmówić za niego modlitwę, ale też już przestać jakby o nim myśleć, bo ja mam wrażenie, że ty go po prostu ściągasz. Czakra serca. Wyrównuje wszystkie poziomy, wszystkich czakr wyższych i niższych. Na poziomie czakry serca rozpoczynasz nowe, szczęśliwsze i spokojne życie. Czakra serca. Zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Jeśli doznałaś ogromnej straty, to miłość jest rodzajem energii, która wiruje wokół ciebie. Niech jakikolwiek ból i cierpienie odpłyną. I teraz otwieramy czakrę gardła, otwieramy, Małgosiu, czakrę gardła. Wpływamy na twoją komunikację, uwalniamy wszystkie niedobory energetyczne, problemy z mówieniem, brak cierpliwości i brak cierpliwości słuchania innych. Czakra gardła. Zrywam z tej czakry wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Czakra trzeciego oka. Wpływam na pracę przysadki mózgowej, odpowiedzialna za centralny układ nerwowy. Tutaj. Usuwamy wszystkie niedobory energii, ograniczenia w myśleniu i zawężone spojrzenie na różne życiowe sprawy. Uwalniamy z czakry trzeciego oka. Zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Zrywam wszystkie połączenia z negatywnymi energiami i zrywam wszystkie podłączenia między twoim ciałem i wszystkimi blokadami. A czakra korony. Zmieniam twoje myśli i myślokształty. Wprowadzam spokój, doskonałą równowagę i czujesz opiekę sił wyższych. Zrywam z tej czakry wszystkie podłączenia, które niszczyły twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Zrywam wszystkie podłączenia z negatywnymi energiami i zrywam wszystkie podłączenia między twoim ciałem i wszystkimi blokadami. Małgosiu, dziękujemy ci. Taty już nie ma. Jest. Jest. U Małgosi. Ty pracujesz duchowo, Małgosiu? No, coś tam robię. No to dobrze robisz. To dobrze robi, bo słuchajcie, ona, Małgosia, ma duszę przy sobie. Czyli ona nie jest gdzieś tam w odległości. Słuchajcie. Taty, Małgosiu, jako tak, jakby taty nie było, ale jest gdzieś blisko, czyli może z nim porozmawiać, zapalić świecę, ale też na tym koniec. Nie ściągaj go myślami, bo 8 lat to już jest sporo. Ja wam mówiłam, że 3 lata to trzeba zakończyć żałobę. I pamięć zostaje tylko i wyłącznie w sercu. Ale nie ściągamy, nie myślimy. Powiedzieć, że ty już wszystko wiesz, że to, co ci miał do przekazania, to przekazał. Ty też mu przekaż i na tym koniec, tak? Dlatego, że my czasami te dusze no nieświadomie ściągamy. I po co? Natomiast zdziwiła mnie ta koleżanka, która przyszła. Jakby tutaj używanie imienia Esz, no to tak jakby chciała ciebie zapytać może o tego synka Szymona, bo to zawsze ma jakieś, zawsze to ma jakieś znaczenie. Może właśnie dla niej powinnaś zapalić świecę i powiedzieć, że wie, że wszystko jest w porządku, żeby jej dusza zasnęła w spokoju, zwłaszcza dla dusz, które odchodzą nagle. Teraz czakry mentalne. Może przeżyje do jutra. Może przeżyje do jutra. To są czakry mentalne? Tak.
Anitka, tak? Tak. Słuchajcie. Wystarczy jeden z rodziny, żeby zrobić czakry mentalne, żeby nie było tak, że powielamy jedno i to samo znaczenie. Bo jeżeli zrobię dla Anity, to dla Reginy się też to powyczyszcza, tak? Jeżeli jesteśmy rodzeństwem, nie mężem, nie żoną, bo każdy z was ma inne rodziny, tylko rodzeństwo, to wtedy jakby ten poziom mentalnych czakr jest ważny. Ale jeżeli przychodzą do mnie mąż i żona i oni chcą zrobić obydwoje czakry mentalne, ja mówię, zaraz. Wy jesteście rodziną, ale wy mieliście inne rodziny, tak? Więc nie wiem, na jakim podłożu ci zmarli przyjdą. Wyzywają, kłócą się, ja pierwszy, ty ostatni. No i no, tak to wygląda, tak? A gdzie masz, Anitko, przygotowane, masz w głowie przygotowane, tak? Słuchajcie, ja nie mam prawa tego słyszeć. Wy sobie wprowadzacie sami. Na razie do niej nie podchodzę, bo ja powiem wam dlaczego. Jest tu jakaś energia, która w waszej rodzinie się wytworzyła. O, już go widzę. Ktoś was zablokował, ale to jest taka blokada, która jest od zmarłego mężczyzny. Nie wiem, pokazuje mi się z literą B i on właśnie mówi o literze B. Albo z nazwiska, albo z imienia. Co ciekawe, już się pojawiają, jeszcze dobrze nie zaczęłam, już się pojawiają. Jest krąg wokół niego, Anita, kobiet i go wręcz wypychają. No powiedz. Albo Bolek, albo Boluś go przyzywali. Bronisław. Z literą B. Wysyłają go, żeby on powiedział, za co był odpowiedzialny. Pamiętajcie, na czym polegają czakry mentalne, że ktoś za coś był odpowiedzialny w rodzinie, to on się zjawia. A wokół niego są kobiety, które mniej więcej przez niego też szły jakimś złym torem. No to zaczynamy. Skąd tu tyle kobiet? Jak myślisz, dlaczego przyszło tyle dusz kobiet, Anitko? Nie, bardzo dużo było konfliktów kobiet z kobietami. Złe relacje matki z córką. No. Bardzo despotyczne. Ale dalej się kłócą. Dalej tu przyszły. A Bronisław to jest kto? Mój wujek, brat mojej mamy. Skonfliktowany? Nie, był w bardzo dobrych relacjach ze swoją matką. Uh-huh. Był taki neutralny, dobry. Skonfliktowany kobiet. Z kobietami? Był podobno trochę zarozumiały. On mógł więcej w dzieciństwie niż był takim mami i synkiem ulubionym. Mhm. Kobiety go wysyłają, no powiedz, jakby kobiety chciały, żeby on, słuchaj, żeby on wszystko pozałatwiał za te kobiety. Rozumiesz? Mhm. Na co Bronisław odszedł? Udusił się, został podczas kąpieli, udusił się gazem. No. Jako młody chłopak, 24-25. I przyszedł. I przyszedł, pierwszy się powiem z literą B, a koło niego wianuszek kobiet, które, no powiedz, tak jakby chciały, żeby on za nich załatwił te całe konflikty. Zamykamy oczy. I zaczynamy czakry mentalne. Tutaj nie ma duszy Anita. Tutaj sobie gdzieś poszła. A kobiety mówią, tak? Nie poukładałyście sobie życia? Nie poukładałyście sobie życia, Anita? No, układam. Regina, poukładałaś sobie życie? Ja? No. One wręcz wyszydzają, nie wiem, słuchajcie, wy musicie słuchać to, co ja mówię, dlatego że wyszydzają kobiety, a, poukładają sobie życie, ciekawe. To takie jakby nabijanie się z was, rozumieć? Tak było? No, znaczy dużo jest takich... Jaka jest mentalność u nas ludzi w rodzinie, nie? Że tak się nabijają, szydzą, no. Jest dużo sarkazmu. Wiecie, tak nabijają. A kto to jest, na kogo mówili Maryśka albo Maryla? Co to za dusza przyszła? Maria. No Maria to była babcia ze strony. Ale mówili na nią Maryśka, no to mówię. Babcia też skonfliktowała?
To znaczy był no, duży konflikt między babcią a mamą. Dobrze. Jakie babcia zostawiała dziecko? W sensie, nie rozumiem. Że zostawiła babcia dziecko. Nie, jego musiałam zostawić, czy ją musiałam zostawić. Dojdziemy do tego, bo jest bardzo dużo kobiet, one wszystkie mają... dobrze, już mnie pytają, a co za krzesno? Moja krzesno? No. Basia. Ona bardzo skomplikowała też rodzinę. Bo już mówią, to krzesno, to nie ja, to krzesno. Tak, już się kłócą. Chodziło o sprawy spadkowe. No, już się kłócą, to krzesno, to nie ja, to nie ja. Basia, tak? Basia? Tak, Basia. Co? Mówię, dobrze, że my tego nie widzimy. Tego dzidka... Zaczynam. Anita, 5-7 cm nad twoją głową. Uwalniam wszystkie informacje dotyczące twojej karmy, jak i również informacje o osobach związanych z twoją karmą i rolą w twoim życiu. Siadajcie spokojnie, bo nie będę z nią pracować. Chcecie odejść spokojnie? Jak tupią nogami. Która to była taka, że rzucała czymś do męża, Anita? Która to była taka wojowniczka? Było coś w rodzinie? W sensie, no nie wiem, ja tylko wiem, że też moja prababcia też była bardzo silną, ohardą kobietą, która wszystkich ustawiała. Babcia tak samo od strony mamy. Regina, jakaś kobieta, taka masywna, duża, wielka, rzuca, no powiem konkretnie, jakimś ostrym narzędziem w stronę swojego męża, bo ona mówi o swoim mężu. Pamiętacie taką sytuację? Nie, chyba, że ciotka żyjąca? Nie, mówimy o osobach nieżyjących, które były odpowiedzialne za to. Dobra, a kto to jest Wanda? Mówili na nią Wandzia i miała taką, taką bardzo silną osobowość, ale nikt w rodzinie jej nie lubił. Jakby jej pokazuje dom, ja miałam taki okazały dom. Kto miał okazały dom? No, nasza babcia generalnie, w sensie nasi dziadkowie mieli bardzo duże ogrodnictwo i 3 domy, bardzo się dorobili. No, ale sprawa. Mieli okazały dom, bo ona mi pokazuje ten okazały dom. I słuchajcie, wszystkie te kobiety zrobiły z waszego życia coś potwornego. Wy nie macie dzisiaj rodziny. Po prostu nie macie. I one mówią, że są za odpowiedzialne. Za chwilę będziecie wiedzieć, kto to jest Wanda, bo już przyszły. Kłócą się. Ta to krzesna, to ona, to ona, to ona. To Baśka, to Baśka, to Baśka. Skonfliktowała. Teraz mówią o twojej babci, o tej właśnie Marii, ale pokazują też, jak wspomniałam, jakieś dziecko, za które... cały los się zły potoczył. Albo twoja babcia, ta Maria, zostawiła jakieś dziecko. Ale swoje rodzone dziecko zostawiła? Zostawiła jakieś dziecko. W sensie, wiem, że ostatnie dziecko, jakie się urodziło, to ona po prostu dała pod opiekę swojej siostry. I w sensie to był mój wujek, który po prostu był wychowywany przez moją... A dlaczego myślisz, Anitko, że zostawiła, to że dała pod opiekę? Bo za dużo miała też pracy, miała gospodarstwo. Ale do końca też... był wychowywany przez tą niby ciotkę, prawda? Tą siostrę. No on tam często bywał u niej. Nie, ona mówi, że oddałaś swoje dziecko, to teraz będziesz miała z tym problem. Ja powtarzam to, co już dusze mówią. Przechodzimy to, do tej czakry, no bo nie dają mi spokoju. Słuchajcie, to jest taki zamęt z tymi kobietami. A słuchaj, a która miała taką krótszą nogę? W sensie, że kulała? Mówi, że coś się stało przy pracach polnych i musiała wtedy oddać to dziecko, bo nie dawała sobie rady. Widzę pożar. Z czym jest związany pożar, Anita? Pożar był w sklepie na przykład, który należał do dziadków. I co się stało? No spłonął, ale jakby dalej mógł, później dalej by funkcjonował. A dlaczego kobiety mówią, że to ktoś podpalił? A tego nie wiemy. W sensie nie wiemy o tym, kto to... No to ja ci powiem. To ta Baśka, która tutaj przyszła, powiedziała, że ona wie, kto to podpalił i że namówiła kogoś z rodziny. A kogo? Kogo? Teraz się kłócą. I wyzywają. Ale mówi, że...
A taki był jeden głupi. To ci był? Był taki nie głupi. Nie wiemy, kto dokładnie, nigdy się nie dowiedzieliśmy. Nazywali, mówią, a ten Feluś, co tam chodził, to myśmy go tam, ale rodzina wykorzystała chłopaka młodego, który ma 15-16 lat, który podkłada ogień. Sklep się spalił, doszczętnie. Był taki łuk, pokazują mi kobiety łuk. On był na łuku, ten sklep? Anita? Na łuku? W sensie nie rozumiem. No, że dojeżdża się do tego, jakby łuk taki po prostu się zrobił. Dobra, zostawmy to. Zobaczymy, do czego się te dusze przyznają. Jak was uwolnić od tych bardzo dużo konfliktów właśnie, bo jest bardzo dużo kobiet, a Bronek wszystkiego nie załatwi, czyli Bronisław. Uzdrawiamy wszystkie problemy fizyczne, mentalne, choroby przewlekłe, trudne związki, nauki z przyszłych wcieleń i przejścia do innych wymiarów. Jest to punkt twojego przeznaczenia. Na wysokości tej czakry zapadną teraz decyzje o twoim przeznaczeniu, jego wykonaniu lub jego zmianie. I teraz ja odliczę od 1 do 5. Na 5 wprowadzisz swoje decyzje o swoim przeznaczeniu. Pamiętaj, że masz trochę czasu na wprowadzanie tych decyzji, nie spiesz się, tak żebyś wszystkie decyzje wprowadziła i z chwilą, kiedy to wprowadzisz, powiesz już, ja tą czakrę wtedy zamknę. 1, 2, 3, 4, 5. Teraz wprowadzaj decyzję o swoim przeznaczeniu. Teraz wprowadzaj decyzję o swoim przeznaczeniu. Teraz zamykam u Anity czakrę ósmą. Czakra ósma, która będzie z nią rezonować, która będzie po wprowadzeniu się sprawdzać. Wszystkie decyzje, które teraz wprowadziłaś, zaczną już z tobą pracować. Pamiętaj, że nie możesz nigdy tych decyzji zmienić, możesz tylko po jakimś czasie dołożyć pewnych informacji. I czakra dziewiąta. To jest czakra waszej duszy. Żeby zobaczyć, gdzie dusza jest, a już wiemy, że jej nie ma, to jest jakby wasze źródło, nie światło, wasze źródło. Trzymaj, Anitko, spokojnie. Zaraz zobaczymy, zobaczycie, jak się łączy tą czakrę duszy z ciałem. To musi być połączone. Jeżeli nie macie tego połączenia, po prostu jesteście oderwani. Robicie rzeczy, które wydaje wam się, że jest wam bardzo trudno w życiu. Czyli czakra dziewiąta zawiera wszystkie symbole, ale też płynie cała mądrość tej duszy. I teraz ktoś musi tutaj połączyć, musicie czuć, jak przechodzi takie mrowienie przez rękę i z waszego źródła przechodzi właśnie tutaj połączenie tej czakry duszy z waszym ciałem. I ciach. I teraz łączymy sobie spokojnie, czujemy, jak ta dusza z nami jest, łączy się i teraz mówimy. Ja opiekuję się tobą, ty opiekujesz się mną. Wszystkie teraz działania odnośnie mojej duszy i mojego ciała są połączone. Od tej pory będę cię pytać, jakie powinnam uzyskać odpowiedzi. Pomoc. To wszystko, o co teraz cię zapytam, będzie w moim życiu. Możesz nawet dzisiaj, teraz zapytać duszę, co masz zrobić, jaki masz zrobić wybór, co ciebie do tej pory doświadczyło, a nie chcę, żeby cię doświadczało. Poproś duszę, żeby z tobą została tutaj, w twoich myślach, w twojej głowie. To jest połączenie z twoją duszą. Teraz ta czakra dziewiąta jest bardzo mocnym połączeniem. I tutaj, kiedy to będziecie praktykować, czyli ze źródła,
możecie drugą rękę sobie przyłożyć. Czujecie, jak ta dusza znowu wraca. Wy ją po prostu prosicie o to, żeby się połączyła z waszym ciałem. I teraz, jeżeli już powiedziałaś coś do duszy, zaczynamy z czakrą 10. No i witamy tych wszystkich zmarłych, którzy tutaj przyszli. Wszystkie te kobiety, które są. Najważniejsze jest, że jeżeli one tu już przyszły i wysyłają tego Bronisława, mówią o tym pożarze i tak dalej, to przyznają się, Anita, do tego, że z rodziny namówiły się kobiety między sobą, żeby znaleźć takiego chłopca, który po prostu podłoży ogień. To miało mieć na celu jakąś karę. Miało być na celu jakąś karę. Co powiesz o Bronisławie? Dlaczego Bronisław tutaj przychodzi i płacze? Pomimo, że jakby los potraktował go źle, bo on dosyć wcześnie odszedł. Mówi jeszcze o tym, że Basia, czyli to, co było wzmianką o twojej chrzestnej, to dlaczego ona tak źle mówi też o twojej rodzinie? O twojej mamie, babci, prababci również. Mężczyzn tu nie ma. Skonfliktowały się kobiety. I tak naprawdę mężczyźni nie są za to odpowiedzialni. Ale jest jedna w rodzinie, oprócz Marii, jest ktoś, kto jest innego, znaczy mówiłam wam, że czasami posługują się literą S. To kto to mógł być o imieniu S? Kobieta, która głównie była za to odpowiedzialna. Jest tylko nazwisko na S, ale... Jak się nazywała? W sensie nazwisko na S? Tak. Seeking, to jest od strony mojej mamy. Od strony twojej mamy. Tak, pańskie pamiętacie, Regina, pamiętacie ją? Tak, bo to jest babcia. Babcia, tak. Mhm. A, czyli tak, dlatego mogła się tutaj tym posługiwać. Była złą osobą? Trudno powiedzieć. Ja byłam zagubioną. Dość oziębłą, mało emocjonalną. Zagubioną, złą, złorzeczącą. Dobrze, kto mówi w innym języku? Dlaczego? No to nasza rodzina od strony mamy, to są Niemcy, mniejszość niemiecka. A, rozumiem, bo ktoś mówi w innym języku, tak. I oni tworzą tu najbardziej niebezpieczną grupę, jeżeli to tak mogę mówić. Dusz, który, słuchajcie, jest bardzo złożyczeń, właśnie w kierunku kobiet, ale w kierunku was, musicie mieć tą świadomość. Co tak naprawdę, jak mówią innym językiem, to jak myślicie, czy to naprawdę zaważyło na waszym życiu, bo one są bezpośrednio odpowiedzialne, właśnie ta rodzina jest bezpośrednio odpowiedzialna za te wszystkie konflikty. One są bardzo złe. Mówiłam też, że która rzuca czymś, jakimś ostrym narzędziem w kogoś. Czyli te kobiety nie tylko sobie nie układały życia same, ale skonfliktowały całą rodzinę kobiet i nie chcecie chyba, żeby to przeszło na dalsze pokolenia. Mówią, a jeszcze się odzywają, jeszcze jest dobrze, to się zaraz przestaną odzywać. A mówię, a już były takie momenty, kiedy się nie odzywały. Były takie momenty? Ale dlaczego to się nie odzywa, że my się nie odzywałyśmy? Ty jest siostrą? Tak. A, widzicie. Już się powielają błędy. Ile się nie rozmawiały? Bo już się cieszą, żebyście nie rozmawiały. Półtora roku. A, widzicie, jak wprowadzają? To nie jest miesiąc, dwa, ani tydzień, tylko już żeście powieliły błędy tych kobiet. I teraz, żeby ich nie przetrzymywać tutaj, któraś jest, Jezu, odejdź ode mnie, z taką, słuchajcie, przepraszam was, gnijącą nogą. Nazywa się, nie podaje mi litery S czy S, tylko mówi, że, jak to, wy mi nie pamiętacie, że twoja babcia, to jest taka noga, która nie była do uratowania. Miała na imię też z litery S, chyba mówi o Sabci albo o Sabinie. Chyba Franciszka. I ma gnijącą nogę. No, coś miała nogą. Strasznie przezywa. Słuchajcie, jak ona przezywa.
wszystkie kobiety są odwrócone do siebie plecami, wyzywają się i zobaczycie, jak wy za chwilę powielacie nasze błędy. I wy też się nie będziecie odzywać, co już wprowadziły. Słuchajcie, odprowadzamy teraz wszystkie te osoby z waszej rodziny, odcinam. Ja się nie pytam, gdzie one pójdą, tylko po prostu bezpiecznie odprowadzam, bo trzeba odcięcia. A teraz będziemy po odprowadzeniu wymawiać to, co jest jakby najważniejsze. Pożegnajcie się raz na zawsze z Marią. I o co płaczę? Już nie będziecie mieć żadnych powielania błędów, będziesz rozmawiała z siostrą, będziecie tworzyć wspólne rodziny, będziecie się odwiedzać, chociaż wy tego nie robicie. Czemu nie robicie? Czemu się nie odwiedzacie? Po półtora roku się... dobrze, skąd już? Drapie się jedna po uchem, ale się odzywają, ale się nie odwiedzają. Już widzą. Jedna ma takie, słuchajcie, powyginane palce. Babcia miała takie, jakby gościec miała, tak? No i grozi którejś tam kobiecie z rodziny. Jedna na drugą, słuchajcie. Kto zmarł na raka? Babcia Maria na sam koniec, pod koniec życia już miała raka żołądka. Zmarła na raka żołądka. Czuję zapach tej choroby. Jakby mi pokazywały, że na to zmarły i powiedziały, to jest chyba kara. Jakby sobie uświadamiały, że to jest kara. Teraz odejdziecie tam, żebyście nie wywlekały tego na dalsze pokolenia. Wzywam wszystkich opiekunów duchowych i wszystkie zastępy archanielskie, bo odprowadziły to wszystkie kobiety i Bronisława na tamtą stronę. Odprowadzam i proszę teraz Archanioła Gabriela, Anioła Śmierci Azraela, odprowadź na drugą stronę, bo wy jesteście strażnikami między życiem a śmiercią. Zamykam portal do świata żywych, by każda dusza zaznała spokoju i odpuszczenia. A teraz głośno odcinam. Odcinam wszystkie kobiety z mojego rodu. Anita, głośno. Odcinam wszystkie kobiety z mojego rodu. Złożyczenia. Klątwy. Uroki. Wypadki. Choroby. Teraz od siebie. Co chcesz, żeby odciąć? Żeby poszło to już razem z nimi na drugą stronę. Chcę, żebyście dały mi spokój, mi, mojemu rodzeństwu, mojej rodzinie. Żebyście nas nie skłócały. I żebyście nie powodowało tego, że my mamy problemy w relacjach międzyludzkich. Będziemy zdrowe i szczęśliwe. Będziemy zdrowe i szczęśliwe. Odprowadzam. Teraz idźcie jasną, dobrą drogą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idźcie dobrą, spokojną drogą. Złączamy teraz nóżki, te wszystkie emocje, które przeszły przez te złe kobiety. Teraz już, Anitko, będzie spokój. Zobaczysz. Czujesz ulgę? Jeszcze nie. Za chwilę, nawet po tygodniu czasu, nie trzeba kilka tygodni, będziesz odczuwała spokój. Zacznijcie się odwiedzać, nie powielajcie tych błędów. Bronisław nie za bardzo chciał w tym jakby uczestniczyć, Regina. Starał się jakby patrzeć, na ile te kobiety sobie zdawały sprawę, ile wniosły tego zła. Ten palący się sklep, ten pożar, gdzie po prostu nie znosiły, żeby komuś się powodziło. Wiedziałaś o tym? Wiedziałyście o tym? To znaczy, było bardzo dużo osób zawisnych. Zazdroszczących. Tak, zawisnych, tak? Natomiast jeżeli ty mówisz o kim? O Franciszce, była to jedna z najbardziej złych kobiet, jeżeli mogłabym to określić. Jedna z najbardziej złych kobiet. Ta z tą nogą, która przyszła, mogło być związane właśnie z tymi rakowymi rzeczami. Bo to jest taka, słuchajcie, gnijąca noga, która przyszła, ale zmiany myślenia nie miała. Tylko złość i tylko nawet się śmiała, że wyście przecież już były pokłócone, tak? Że wy się nie odwiedzacie, pomimo że się już odzywacie.
Nie powielajcie tych błędów. Już oni są po tamtej stronie, a przyszły dlatego te kobiety, bo chcą być już rozgrzeszone. Ja ich nie rozgrzeszam, ja ich po prostu odcinam, ale dzięki temu odchodzą w inną przestrzeń. A teraz czakra 11, zlokalizowana w twoich dłoniach i stopach. Uwalniamy teraz wszystkie, teraz Anitko, uwalniamy teraz wszystkie te energie, które ty poprzez tę linię rodu zebrałaś. Naprężamy ciałko, tutaj, tu. Naprężamy ciałko, ile masz siły? Mocno. Raz, dwa, trzy i pomalutku puszczamy dłonie i stopy, ale tutaj jest napięte ciało. Jeszcze raz, spokojnie, bo musimy się od tego uwolnić. Raz, dwa, trzy i puszczamy napięte ciało. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Puszczaj te emocje. Puszczaj. Puściło? Puściło. Oddychaj głęboko. Oddychaj, oddychaj. Oddychaj. Jak chcesz płakać, to płacz. Płacz. Oni już sobie poszli. To płacz. Luźno rączki, luźno. Luźno. Chcesz jeszcze? Chcesz jeszcze? Jest OK. Jest OK? Słuchajcie, jak macie zablokowane ciało po takich przejściach tych złych kobiet, to tu siedzą wszystkie emocje. To musicie puścić. Czakra 12, która zakańcza jakby ten proces tych czakr mentalnych, czyli teraz odczytam wszystkie te 32 punkty ciała mentalnego, czyli czakr fizycznych i naszej aury. I posłuchajcie, co wchodzi w tą aurę. Patrzcie się całe nasze ciało. Jeżeli ona będzie gdzieś czuła blokady, to z chwilą, kiedy to wyczytam, wszystko puszcza. Nogi, pośladki, puść to. Kość krzyżowa, odcinek piersiowy, kręgosłupa, odcinek szyjny, kręgosłupa, czaszka, sznur duszy, czyli to, co wam pokazywałam, sznur duszy, kolana, nogi, uda, biodra, narządy seksualne, nerki, nadnercza, jelito cienkie, czustka, wątroba, woreczek żółciowy, przepona, płuca, ramiona, dłonie i nadgarstki. I luźno teraz, i luźno, Anitko, i luźno, i luźno. Oddychamy sobie, i luźno. I luźno. Ty masz jakieś wizje, prawda? Teraz może nie. Dziękuję. Dziękuję, Anitka. Możesz sobie wstać. Dziękuję. To jest, słuchajcie, taki przedsmak czakr mentalnych. Bo jak robię to indywidualnie z wami, to tych dusz przychodzi tyle, że mnie dławi. Przez co się kłócą, tak jak było tutaj przy Anicie. Wyzywają. Nie mogłam wiedzieć od duszy o pożarze. Widziałam piękny dom, który jest okazały. Tu było tyle zazdrości i co ciekawe, jeden mężczyzna, a reszta kobiet, które się wyzywały, nie przytoczę, bo po co, które jedna na drugą. Jak słyszałam słowo chrzestna, to wszystkie na nią, Anita, jakby po prostu rzucały wszystkie winy. Jakby też od niej się ten konflikt zaczął. Słyszałam inny język. Jakby ktoś po prostu przyszedł z innym językiem, rozumiesz? Czyli powiedzmy ta rodzina w mniejszości niemieckiej mówiła tak dosadnie i tak mocno, ale tu procesów pojednawczych nie było. Wręcz ta zazdrość, ta zawiść między wami, a przecież już się nie odzywały, tak jakby się cieszyły z tego, że wy jako siostry się nie odzywacie. A jak już się odzywacie, to już powiedziały, ha, ale się nie odwiedzają, to jeszcze my będziemy tu działać. Ale poszły po rozum do głowy wtedy, kiedy przychodzą te dusze, nie, już lepiej pójdźmy, już chcemy spokoju. Na tym polegają czakry mentalne, odcinania linii rodu. A nie każdy może to zrobić, bo nie ma kontaktu z duszami.
Czyli jeżeli chcecie zrobić wprowadzenie decyzji o swoim przeznaczeniu, duszę połączyć, uwolnić kwestie emocjonalne, poprawić aurę, to proszę bardzo. Ale odcinania rodu już nie będzie. Bo te osoby muszą widzieć. Bardzo dużo kobiet przyszło. Skonfliktowanych, już nie powiem jak. Jeżeli, słuchajcie, w rodzinie ktoś namawia, żeby podłożyć ogień, żeby się spalił sklep, to już nie są żarty. Do tego stopnia, tak? Reginka. Ale dajcie mi chwilę, ok? Dajcie mi chwilę, bo tych emocji tyle. Nie chcę przychodzić z tymi energiami, tak? Bo nie mogę. Bardzo się cieszę dzisiaj tak naprawdę, że mieliście jakby trochę wglądu do czakr mentalnych, ale powiem, że jak w tamtym roku robiłam to praktycznie przy, nie wiem, 20 osobach, to myślałam, że się nie pozbieram przez 3 dni. Bo to jest ogromne zmęczenie, ciągną energię nie z tej ziemi, wszystko mnie boli. Kości mnie bolą, oczy mnie bolą, nogi mnie bolą, wszystko mnie boli. Naprawdę, słuchajcie, jeżeli ktoś przychodzi do mnie na kwestię indywidualną, mogę sobie zrobić jakby trochę przerwy, a tutaj czas nas goni, tak? Więc muszę stać i tutaj wam pomóc i zademonstrować, ale tak jak mówię, podjęłam się tego w sensie waszej, w sensie pomocy dla was. Natomiast to jest bardzo trudna praca, więc ja w tamtym roku, jak przerobiłam te 20 osób, naprawdę dochodziłam 3 dni. Nie dlatego, że byłam zmęczona, to też, ale... No ale ktoś by powiedział, dobrze, to niech każdy tam 2-3 osoby na ochotnika, a nie 20, tak? No i kogo tu wybrać? Że ten tak, a drugi nie? No to jakby się czegoś podejmuje, to do końca. Ale myślę, że duchy dadzą mi dobrą energię i zdrowie i energetyzują mnie, bo niektóre dusze wyssają ze mnie wszystko. Nie umie się, nie umiecie się jakby doenergetyzować w jednej minucie czy w dwie, bo to jest niemożliwe. To one pociągną jeszcze to, co wy macie w sensie swoich zapasów. Wyssają wszystko. Jedna kobieta tu, Anita, ta z literą S, czy ta co się, właśnie mówiła o nazwisku, tak? To ona pierwsza wyssała ze mnie energię. Ja czułam, jak mi po prostu tutaj szczela w tym, w barku. A to chodzi o tą chłopakę? No ta co się, ta Singerowa, czy jakaś tam przedstawiała. Ona najbardziej. Nie wiem, czy ktoś też nie mówił, Anitko, z Kresów Wschodnich. Kresy Wschodnie to jest od strony Taty. Mhm. Bo też było. Z mniejszości ukraińskiej. No. Z tym, że no, bardzo nie wiem. Nie mam aż tak drugiej tematu. Bo też słyszałam taki, słuchajcie, język z Kresów Wschodnich, czyli po prostu tacy... No to się słyszy, tak? Ale też przyszli. Też przyszli. No. Ale nie zostawiali tyle. A nie, nie, nie. Oni tylko przyszli i po prostu tam się pokazali. Ale nie było to związane jakby ze złą energią, tak? Tylko się jakby przysłuchiwali się po prostu temu, co robimy. Jak określacie te czakry mentalne? Trudne? Takie przerażające trochę. Że to tyle lat trwa taka nienawiść, że oni tam przechodzą, a te... Wredne emocje cały czas są, to jest straszne. No nawet się... Ewa, no wpływają, bo my powielamy błędy. Ja wam mówiłam, że miałam taką rodzinę z Wrocławia, gdzie do pewnego człowieka, którego ja znam też, trafił jeden brat i miał, no już był na pograniczu takiego samobójstwa. I wyobraźcie sobie, że za 2-3 lata trafia do mnie znowu jego brat, który też ma sygnały samobójstw. I ona powiedziała, ta mama, mówi, pani Aniu, czy to nie jest związane czasami z naszą rodziną, bo mój brat się powiesił, bo ktoś tam się powiesił. Ja mówię, hola, hola, to tutaj chyba chodzi o linię rodu.
że jeżeli są więcej osób w rodzinie i to się powiela, to nawet ci zmarli, którzy byli odpowiedzialni za to, albo coś ciągnie się z linii rodu, trzeba to odciąć. Trzeba to odciąć. My wtedy nie uzdrawiamy tej linii rodu, bo to nic nie da. Po prostu odcinamy takie osoby. Nie są nam w rodzinie takie osoby potrzebne, które nas skłócają, które coś źle robią. Jak się powiesiłeś, to jesteś samobójcą, ale niestety powielamy to z rodzin, nawet te samobójstwa. To jest najgorsze. Więc nie dziedziczymy tylko jakichś chorób, tylko po prostu jakieś złe rzeczy, bardzo złe rzeczy. Więc ja też mówię o powielaniu nie tylko błędów, ale nawet właśnie takich samobójstw. Słuchajcie, ja miałam też takiego pana, który ciągle ulegał wypadkowi. Ciągle. Coś mu się działo. A to wypadek na to, a to wypadek na to. I jak przyszedł, to ja mówię, wie pan, koło pana jest taki człowiek, który też ulegał ciągle wypadkowi. A to jest mój wujek. A wujek stracił swojego syna. A wcześniej znowu ktoś, kto, ja mówię, to jest, nie używajcie słowa jakby, że to jest jakieś przekleństwo, nie używajcie słowa klątwa, bo jeszcze bardziej się wprowadzacie w taką energię, ale zwróćcie uwagę i prześledźcie, co się działo w waszych rodzinach. Jak nawet nie wiecie, to ktoś z tych żyjących, czasami to jest temat tabu, że nie chcą się na przykład do czegoś przyznawać, albo odkrywamy pewne tajemnice rodziny, że ktoś jakieś tam dziecko zostawił i tak dalej i przez to był po prostu źle odbierany, albo właśnie padły jakieś złorzeczenia, to się odbija na dalszych pokoleniach. Tu chodzi o to, że jak naprawdę odcinamy linię rodu, to jest naprawdę coś bardzo, bardzo mocnego. Musimy to odciąć. I oni sobie wtedy idą i nie szkodzą dalszemu pokoleniu. My ich tam już nie spotkamy? Nie, bo będą na innym poziomie, zupełnie. Ja myślę, że to ci wszyscy grzeszni, którzy nawet się teraz nie pozbierali i nie chcieli z tej zgodności, o czym mówiłam, i nie pojednali się, słuchajcie, to tak nie możemy, my chcemy już odejść. Nie było tu skruchy. Wręcz odwrotnie, no to oni trafią sobie do astralu. I ja mówiłam też, nie jestem odpowiedzialna, ja ich przyprowadzam, ale za to, co uczynili, trafią tam, gdzie powinni trafić. My nie jesteśmy tam sędziami, to ta druga strona ich osądzi. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czy to, co się stało w czasach wojny, czy ci wszyscy, którzy mordowali i tak dalej, tam po drugiej stronie dostaną takie czy inne grzechy, gdzie oni pójdą, no to możecie być pewni, że za to, co czynimy na ziemi, tam jesteśmy za to ogromnie karani. No tak jakby nas wsadzili w jakiś lej właśnie tego mocnego astralu i tam jest taka ciemna tuba. Stamtąd, jak kiedyś widziałam, jak przyszła dusza, gdzie młoda dziewczyna uczyła się być medium i mówi, Jezu, Pani Aniu, coś się dzieje. Bo ja rozmawiam niby z ojcem tej dziewczyny, a nagle słyszę jakiś śmiech, taki szyderczy śmiech. Dusza z astralu się wydostała. I wtedy, kiedy ona ma słabe porozumienie z tą duszą, potrafi przyjść inna dusza i się przykleić do tej, z którą rozmawia. Czyli po prostu jest takie, wiecie, to się nazywa, że przychodzi dusza zupełnie inna. Czyli ona za pośrednictwem tego kogoś może przejść na drugą stronę, przykleja się. I często my widzimy, że rozmawiamy spokojnie i tak dalej, a nagle są dziwne śmiechy, szyderczy śmiech, albo ja mówię, ojejku, tutaj to mówi, to miałaś do czynienia z duszą, która chce przejść astralu i podłącza się do tej duszy, z którą ty rozmawiasz. Takie sytuacje się zdarzają. Trzeba bardzo szybko odpowiadać, trzeba reagować, co dusza pokazuje, co mówi. Widzę, że cały czas mówi tym tonem. My go werbalnie nie słyszymy, ale widzimy wizję, które pokazuje, na co umarł, po co umarł i tak to, co wam tłumaczyłam. Ale często są, podszywają się pod tych zmarłych, te właśnie dusze z astralu. Podszywają się. I słuchajcie, i nie mają zamiaru przepraszać. Ja znam setki takich sytuacji. Po co ona tu przyszła?
A czego ona ode mnie chce? Powiesiłam się, to się powiesiłam i już. I zrobiłbym to po raz drugi. Zdarzają się takie dusze. Ja nie mogę nic innego powiedzieć. Dlaczego on tak powiedział? Ja mówię, dlatego, że tak chciał. A że pił całe życie, to było mu to życie obojętne. Także też takie sytuacje, słuchajcie, mam, tak? Reginka, no to bierzemy się. Z astralu nigdy. No po co ci, Ela, taka dusza tu, co? Po co ci? No po co ci? Przeczytajcie sobie książkę Ja i moi zmarli. Tam jest bardzo mocno, jest taki tytuł, gdzie bardzo mocno obrazują ten astral, jak te dusze lubią robić sobie taką jakąś drogę. Często dzieci zaczepiają. A ty tu weszłaś? Ty chyba z wypadku jesteś. Próbują się z tymi duszyczkami zaprzyjaźniać, a później wykorzystują ich słabość. I przy obrazach na przykład dzieci, gdzie widzimy poprzyczepiane jakieś dusze, to właśnie to jest obraz ja i moje zmarli. To się tak tylko ładnie nazywa, ale tam jest bardzo dobrze opisany ten astral. Że to są tacy, takie złe dusze, które siedzą jakby w takich ciemnych tubach. Nigdy nie wracają tak naprawdę. Natomiast pamiętajcie, że kwestia jakby dusz to jest tak ogromny temat i tak obszerny, że można by było naprawdę nie jedną książkę na to, o tym napisać. I pamiętajcie też jedno, że praca z tym jest bardzo trudna. Zaznajomienie się z tą pracą to wymaga kilkunastu lat co najmniej. Ja jak robię takie kursy online, to ja mówię, słuchajcie, wy certyfikat dostaniecie po najmniej po roku albo po dwóch. A są osoby, które nie mogą takiego certyfikatu wydać. To też jest jakby znajomość danej wiedzy, tak? To nie jest tylko pieczątka. Tylko my musimy wypuścić taką osobę, która poradzi sobie z tymi duszami, tak? Albo na przykład też uczę bardzo pilną uczennicę mają z Niemiec, numerologii. No tak wsiąkła w tą numerologię, czego ja się bardzo cieszę. Ona się uczy pilnie, ona sobie tam studiuje, a to pani Aniu, to ósemka do tego, a tu... tam jest cały portret numerologiczny, więc tych tematów jest ogrom, bo tam bardzo trudne są punkty zwrotne. Bardzo mocne. Także widzicie, tej wiedzy chyba jest sporo. Teraz, Reginko, zamykamy oczka. A co tu jest przy twojej głowie? Anitko, czy ty czułaś coś przy Reginie, przy jej głowie, że coś się dzieje? Coś zdrowotnego, Regina? Bóle głowy? Znaczy, no czasami zdarzają się, ale to głównie od zatok. Od zatok, tak? No bo coś się dzieje tutaj przy twojej głowie. Może być to kwestią zdrowotną. Nie lekceważmy też swojego zdrowia, bo tutaj to będzie wpływało na te nasze trzecie oko. Oczyszczamy Reginę. Wchodzę do pierwszej czakry, czakry korzenia podstawy kręgosłupa, które daje świadomość i żywotność całemu ciału. Pozytywnie pracująca czakra wzmocni twoje ciało, pobudzi krążenie krwi, układ mięśniowy i kostny. Daje poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie i rozwoju osobowości. A kto to jest Michał? Znaczy kuzyn. Ale żyjący? Ale żyjący, tak. Nie żyjącego Michała żadnego nie kojarzę. A dlaczego ktoś mówi mi o Michale? Co z nim? Macie kontakt? Nie, nie mamy jakiegoś takiego specjalnego kontaktu, bo dosyć daleko mieszka. A mówisz, że miał o tym, że mieszka w Częstochowie? Tak. No nie mam za bardzo z nim kontaktu. Nie mamy. Znaczy, ale ma się dobrze. A ile ma lat? 30? Coś koło, znaczy 30 parę. 30. Bo słuchajcie, dobra, zostawmy to. Nie powiem. Przyszła jakaś dusza. Ale mężczyzny i mówi, że temu Michałowi się coś stanie.
ale będzie żył, co mam przekazać w takim razie? Żeby uważał na swoje, nie wiem. On ma firmę budowlaną, nie wiem. Wypadek. Wypadek. Ma 30 lat, 30 parę. 30 parę, tak. No. Jakaś dusza tu przyszła i mówi, że coś mi się stanie. A ja nie wiem, jakiego wy macie Michała. Ja pytam. Jakaś dusza przychodzi, uważaj, powiedzcie, żeby uważał, żeby mu się nic nie stało, bo to będzie wypadek, może być śmiertelny. On mieszka pod Częstochową, ktoś mówi, a nie w Częstochowie. No, chyba się wypodawałem, że... No. Tak? Pod Częstochową, tak? Dobra. No widzicie, ja muszę takie informacje przekazywać, bo ja nie wiem, kto to jest Michał. No przyszła... dobrze, to idź. Przeszedł teraz między Elą, Andrzejem, a wy też możecie pomóc, jakby was zapytał, ale to taka, słuchajcie, dobra dusza mężczyzny. A wy też mu pomożecie? Jakby pytał tego Michała i nagle patrzy, przy Eli się pokazał, tak jakby potrzebował pomocy, ale przekażecie, tak? Ale przekażecie. Jeżeli nie macie kontaktu z tym Michałem, to może warto się odezwać, tak? Słuchaj, bo dostaliśmy taką informację, uważaj, dosyć dumny Michał, dosyć taki zadufany w sobie. Może dlatego ktoś go ostrzega? Jest taki? My mieliśmy tak naprawdę sporadyczny kontakt z nim. Wysoki. Tylko, no wysoki, postawny. Tak naprawdę to tylko przez social media. Wiemy, co się z nim dzieje, że ma firmę. To, no, Ale wysoki, bo ktoś mówi, że wysoki. Bo on gdzieś tutaj, słuchajcie, chodzi. Nie wiem, tak jakby czuł jakąś dobrą energię od was. Możliwe, że właśnie ten kąt sobie upodobał, że macie, może macie silniejszą energię, ale ja nie chcę, żeby on gdzieś z nami powędrował. Natomiast ktoś mówi o Michale i to jest bardzo ważna wskazówka. Tutaj zaraz przy głowie wyczułam, że coś tutaj jest, ten ból i te zatoki. To ja mówię, aha, jak mi ktoś coś pokazuje, to znaczy, że Michał też może mieć problem z głową, czyli spadnie w kierunku głowy. Możecie mu to przekazać. Szkoda by było, żeby nie przekazać takich informacji, tak? Oczyszczamy teraz Reginę. Czakra korzenia podstawy kręgosłupa. Pracująca wzmacnia twoje ciało, pobudza krążenie krwi, układ mięśniowy i kostny. Daje poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie i rozwoju osobowości. Zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Zrywam wszystkie połączenia z negatywnymi energiami, zrywam wszystkie podłączenia między twoim ciałem i wszystkimi blokadami. Uwalniam też czakrę sakralną podpępkową. A było jakieś poronienie, Regina? Nie. A co z twoimi dziećmi? Nie mam dzieci. No miałaś zabieg teraz ostatnio, ale to nie było... Ale to nie było zadanie... To nie były dzieci, tak? No, to nie były dzieci. Ale zabieg w sensie tu, czakry sakralnej, tak? Miałaś, co miałaś być na nabieg? Polip. No to mówię, czakra sakralna, no, tak, więc tak, czuję, tak, że po prostu jesteś czakrą sakralną. Uwalniam wszystko, co jest... Ale będzie dziecko. No pewnie będzie. No, a nie pewnie, tylko mówię, że będzie dziecko. Czakra sakralna podpępkowa, związane z poczuciem winy. Poprzez tą czakrę, widzisz, jak cię tu wszyscy wspierają, Regina? Poprzez tą czakrę wyrażamy twórczość i zainteresowanie życiem. Zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Czakra splotu słonecznego. Na poziomie tej czakry uczysz się nowych doświadczeń życia. Uczucia stają się coraz bardziej głębsze. Prawidłowa funkcja tej czakry to równowaga emocjonalna, spokój i akceptacja samej siebie. Dobry stosunek z otoczeniem. Uwalniam wszystkie cechy negatywne, uwalniam złość, nienawiść, egoizm i skłonność do nałogów. Oczyszczam i zrywam od Reginy wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować.
Czakra serca. Zlokalizowana na mózgu, związana z funkcją serca i układu krążenia. Wyrównuje wszystkie poziomy, wszystkich czakr wyższych i niższych. Na poziomie czakry serca rozpoczynasz nowe, szczęśliwsze i spokojne życie. Jeśli doznałaś ogromnej straty, to miłość jest rodzajem energii, która wiruje wokół ciebie. Niech jakikolwiek ból czy cierpienie odpłynie. Uwalniam z czakry serca i zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Czakra gardła. Oczyszczam wszystkie niedobory energii, no tutaj mocno. Uwalniamy tą energię, wszystkie niedobory energii, problemy z mówieniem, brak cierpliwości słuchania innych. Czakra gardła. Możemy sobie pooddychać, bo tutaj też jest tą czakrą gardła. Uwalniamy, Reginko, uwalniamy. Zrywam wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Oczyszczam czakrę trzeciego oka i tutaj, o, proszę, czakra trzeciego oka, która jest odpowiedzialna za centralny układ nerwowy, kontroluje twoją głowę, całe ciało, oczy, twarz i otwiera twoją intuicję. Uwalnia wszystkie niedobory energii, ograniczenia w myśleniu i zawężone spojrzenie na różne życiowe sprawy. Z czakry trzeciego oka zrywam wszystkie podłączenia z twojego ciała, swoich organów, swojego umysłu i swojej duszy. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. Czakra korony, tu gdzie masz te wszystkie stany bóli głowy, zatok. Czakra korony. Wnoszę spokój oraz doskonałą równowagę. Czujesz opiekę sił wyższych. Zrywam z czakry korony wszystkie podłączenia, które niszczą twoje ciało, twoje organy, twój umysł i twoją duszę. Naprawiam wszystkie szkody tak, byś była w stanie normalnie i zdrowo funkcjonować. I uwalniamy tutaj tą czakrę gardła, uwalniamy czakrę korony i spokojnie sobie wydmuchujemy. Wydmuchuj sobie, Reginko, wydmuchuj, poczuj ulgę, wydmuchuj sobie, wydmuchuj, 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 wydmuchuj. No, czuję tutaj na czakrze sakralnej dziecko. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy. A to jest chyba dobra wiadomość, nie? No słuchajcie, jesteśmy przed... już 17, nawet nie myślałam, że jest ta godzina. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę. No. Takie uczucie zimna. No. Zimne ręce, ale płynnie szybko. Teraz po oczyszczeniu? No. Właśnie liczę, że może się to zmieni. Przez ileś tam lat, tak, było mi zimno i tam tłumaczyli, że urodzony w lutym to... Nie, nie, to jest nieprawda. Słuchajcie, jak macie takie uczucie zimna, to co akurat było przy tobie, Andrzej, to było związane z tą twoją podpiętą duszą, dlatego on to zimno mógł wprowadzać. Jeżeli będą takie następstwa dalej, a nie sądzę, to właśnie po to tutaj robiłam to oczyszczenie energetyczne i po to czuję się tak trochę dziwnie, to powinno ulec zmianie i to bardzo szybko. Pamiętajcie, że dusze przechodzą kilkanaście tygodni. To nie jest tak, że pyk, 5 minut już dusza przechodzi, bo jest nieprawdą. Ale nie macie już związku z tym podpięciem, nie macie już tej duszy. Kilka tygodni musi przechodzić dusza.
Ja to mówię, że to tak do 8 tygodni, czasami one nawet dają znać, że już poszło, albo jeszcze tam gdzieś machają, jeszcze się gdzieś tam odzywają, ja ich widzę. Natomiast nie ma to już związku jakby z waszym ciałem. One są już tam po drugiej stronie. Ale czasami jest tak, że jeżeli one jeszcze nie przeszły, to nie ma jakby powrotu, nie wracają, tylko czujecie, że te szkody, które już wyrządziły na waszym ciele, możecie jeszcze jakby odczuwać. Dlatego ja mówię, że czasami, jeżeli są trudne byty, to ja od razu odcinam tą duszę, ale to, co już zrobiły, te szkody, które zrobiły na ciele fizycznym i na waszej aurze, jest do poprawy, czyli już pracujemy właśnie z tą poprawą zdrowotną u was. Ja wam bardzo dziękuję, bardzo, że mogłam się spotkać z wami, mogłam tutaj być z wami przez te dwa dni. Pamiętajcie, że to wy mi przede wszystkim dajecie energię, motywację do tego, żebym dalej pracowała, żebym pokazała tą swoją pracę. No i przede wszystkim, że mogę wam pomóc. Bardzo wam serdecznie dziękuję za przybycie. No i myślę, że w przyszłym roku się również spotkamy. No, dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Czy wiedza, słuchajcie, czy wiedza jako wiedza wam się podobała, czy było czegoś za mało, czy było coś, co w moim kierunku było może za dużo mówienia, ale ja chcę jakby nawiązać jak najlepszy kontakt z wami i nie mogę, słuchajcie, tylko tak schematowo pracować, bo myślę, że to chyba nie o to chodzi, że jestem otwarta, że chciałabym porozmawiać też na inne tematy, że myślę, że wam pomogłam, ale myślę, że w przyszłości będziemy mieć jakiś kontakt i zawsze możecie liczyć na moją pomoc, prawda? Możecie się przypomnieć, że byliście u mnie, czy macie jakiś problem, to ja bardzo serdecznie do tego kontaktu was namawiam. Bardzo ci dziękuję, Ewa, za spotkanie tutaj ze mną. Bardzo dziękuję wszystkim, naprawdę było mi bardzo miło. Mam co roku, muszę wam powiedzieć, przewspaniałych ludzi koło siebie, wspaniałą grupę. Jeszcze bardzo wam, bardzo dziękuję za przybycie.